Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Hollow Knight. Więc tak, względem ostatniego odcinka powiem wam szczerze, dużo się nie stało. Jak widzicie, jesteśmy tu, gdzie ostatnio lamiłem przez długi czas. No i tak, udało się ich pokonać. Dzisiaj idziemy dalej w nieznane. Okej. Dobra, ładne miejsce. Pełne kwasu. Zagajnik Ismy, tak można określić. Patrzcie, to jest jakaś postać i w ogóle, ale... W ogóle, co to jakaś kulka? Skonsumowano łzę Ismy. Kwas powinien być odpędzony. Próbuj w sobie wodach bez jakichkolwiek krzywd. Aha. Dobra, fajnie, fajnie. Możemy pływać sobie w kwasie. Przyjemne. Dobra. W takim wypadku... Nieźle, w sumie. Dobra, ten jest chyba prawdziwy, nie jest podróbą jak to coś, co tam ostatnio spotkałem. Na całe szczęście. W ogóle zobaczmy, co tu jeszcze, gdzie jest, jak jest i w ogóle. I jesteśmy z powrotem? Czyżby... Nie, jesteśmy gdzie indziej. O, byliśmy nad tym wszystkim. Dobra. Warto wiedzieć, ale zanim tam pójdę, to oczywiście... No nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział czas zwiedzać, więc ja... Czas zwiedzać po prostu. Na spokojnie, na ostrożnie, może nie umrę przy tym. Dobra. Okej. Na spokojnie. I w sumie tutaj też coś jest. Aha. Czyli tu jest skrót do tego poprzedniego miejsca, dobra. W takim wypadku powiem wam szczerze, fajnie, że jest skrót, ale... No będąc też szczerym, bardziej mi zastanawia, co jest tam... Powiedzmy, nad tym całym miejscem. Więc tak. Po prostu powracamy tam i zobaczymy, co jest tam wyżej. Ale no. Fajnie. Chociaż powiem wam szczerze, nie podejrzewałem tej umiejętności pływania w kwasach. Konkretnie początkowo myślałem, pewnie coś będzie. Ale jak zobaczyłem w City of Tears, że istnieje woda, która nie rani, no to stwierdziłem, dobra, czyli to po prostu będą takie kwasy. Tyle, po prostu w formie przeszkadzajek. A tu proszę, okazuje się, że jednak... No. A, dobra, to był powrót do tego miejsca, w sumie jestem idiotą. No, ale tak wracając... Tu się okazuje, że jednak... Jest sposób na to, żeby zwykłą wodę też móc... Dobra. Więc tak, ostatnio byliśmy tutaj, to było to wszystko. I w sumie, powiem wam szczerze, nie wiem co dalej. Będzie było okej, fajnie, jest ogarnięta kolejna lokacja i w ogóle, no ale... Poza tym, że daje to możliwość fajnego pływania w kwasach, to... Mówiąc całkowicie szczerze, nie mam pomysłu, co z tym zrobić, więc... Ja... Definitywnie, skoro dostałem taką moc, no to... Będę chciał przetestować w jak największej ilości miejsc. A jeśli chodzi ogólnie o samą w sobie kwasową wodę, to powiem wam szczerze, najbardziej mi się to kojarzy z... Nie wiem czemu... Fungal Waste Sami. Oraz... jak się to nazywało? Grimpaw? Bodajże tak, chyba Grimpaw. Ale mniejszą nazwę, wiecie, to zielone miejsce całe takie... Zielone, te, w sumie trawiaste mocno. Dobra. On mnie uderzył za dwa. Okej, czyli on groźny jest. Okej. Wytrzymały, dużo ciosów w niego poleciało, on nadal stoi. Czyli... Wow.
Nie wiem ile już, dobra. Dobra, naprawdę nie wiem ile w niego już poleciało, ale on nadal żyje. Jakby nigdy nic. Teraz najgorsza część. Muszę przeżyć powrót do jakiejś ławki. O nie. Kolejny. Dobra. No to rip będzie zaraz. Śmierć. Dla mnie. Chociaż... Może będę miał na tyle szczęścia i łaskawości ze strony gry. Mam sobie łaskawości, no łaski sami w sobie. Może jeszcze coś się uda? Oczywiście. Musiałem spaść na wroga. No cóż, dobra. Nie do końca powiem szczerze, nawet wiem jak tam dotrzeć. Okej, okay, wygląda to, że to jest w sumie blisko tego miejsca, więc co? Dobra. Będę pewnie lazł z mapą non-stop przed sobą, ale... Ostatecznie tam przynajmniej dotrę kiedyś. Okej, okay, dobra. Łatwy przeciwnik. Oczywiście nie oznacza to, że na nim nie zginę z 20 razy pewnie jeszcze podczas całej przygody. Ale tak, łatwy, fajny, przyjemny. Taki wybuchowy gościu i... Wchodzimy na obszary mocno osyfione, więc... A tak, faktycznie chyba to przejście było za tym, jak to się nazywa, no za tamtym, no... No, żółkiem gnojarzem, z którym się tutaj biliśmy. W sumie tak, bardzo możliwe. W sumie było coś tego typu, ale... A, nie skojarzyłem faktu. No tak, ty coś przełączyłem, nawet nie wiem, czy... To była mądra decyzja, czy popełniłem spory błąd. A mniejsza o to i faktycznie tu jest przejście jakieś. Pełne kolców i... Umierania. Co najciekawsze... Nie ma tu muzyki. No szczerze jest to... Zadziwiające, patrząc na to, że muzyka zazwyczaj jest w każdej lokacji. I okej, okay, dobra, to są te kolce, przez które tam przelatowaliśmy ostatnio. Jestem na dole. Nisko. Nie wiadomo gdzie. A swojej duszy jak nie widziałem, tak nie widzę. Zresztą w sumie duszy. Ja to ciągle nazywam duszą, chociaż w sumie nie wiem czemu. Okej, drzewko. Ładne drzewko, tylko... Problem w tym, że naprawdę nie wiem, co z nim zrobić. Na co no. Ale mniejsza z tym, idziemy ku nieznanemu. W sumie. Mówiąc szczerze. Ja. O, super. Dłoga z robaków. Zgaduję, że skoro to są robaki, które albo mają jakieś kolce, albo dnuża kolce podobne, to raczej dotknięcie ich nie będzie niczym przyjemnym. Dobra, mniejsza z tym. Powinienem pewnie pójść w jakieś bezpieczniejsze miejsca, nie tutaj się błąkać, albo spodziewać się odzyskać to wszystko. No tą swoją część siebie, zwaną przeze mnie ciągle duszą. W sumie tak pewnie to przez Dark Soulsy, w które mocno grywam. Ale ta mniejsza. Po prostu idziemy, zobaczymy co dalej z tego będzie. Poza tym, że powietrze tutaj śmierdzi na swój specyficzny sposób, to... W sumie czy jest coś ciekawego? Mechanizm z... Wgłębieniem na jakiś rodzaj przepustki, czy tam biletu, okej. Okay. Nawet nie wiem, co to mogło być, ale tak. W sumie zgubiłem wątek, no ale tak. W ogóle powietrze tutaj śmierdzi jakoś czarno, to chyba wspominałem, ale ciekawi mnie tylko, dlaczego tak śmierdzi. Jest ku temu, wiecie, jakiś większy powód, większa tajemnica. Okej, okay, znowu gdzieś wpadłem. I spotkałem... Co to jest w ogóle? Dobra, dziennik łowcy chyba się zaktualizował, to może uda się to znaleźć od razu. Dużo tutaj tego. Lesser Molek. Okej.
i... Okej. Zostawiam sobie jakieś kwasy chwilowo. Dobra, też należy do wytrzymalszych. Definitywnie nie do tych takich najwytrzymalszych. Co to, to nie, ale trochę wytrzymuję. Myślę, że nie wiem, czy powinien tutaj leść. Tak. Definitywnie, coraz bardziej czuję, że nie. Okej, dobra. No, tak, super. Podwójnie straciłem siebie. Ale okej, dobra. Przynajmniej, mimo tego, że straciłem trochę pieniędzy i w ogóle. Widzę, że nie pękło mi to bardziej, więc nie jest aż tak źle. Ale okej, dobra. Nie będę w takim wypadku przedłużał, spotkamy się z powrotem w miejscu, w którym padłem. No dobra. Jestem w kiepskim stanie. Jednocześnie z wielkim problemem. Ale tak, mniejsza z tym. Zobaczmy, co się stanie, jeśli tu ucieknę. Okej. Cokolwiek by się stało, nie przekonamy się za szybko, bo muszę z nimi wygrać, zanim będę mógł w ogóle pójść dalej. To znaczy tylko tyle, że będę musiał na dwa fronty, co będzie piekielnie trudne. Tam. Zaraz padnę, zobaczycie. Znam po prostu swoją lamę. Tak. No i oczywiście. Nie, ja po prostu, powiem szczerze, nie ogarnę. Może w sumie dobrym pomysłem byłoby przygotowanie jakichś lepszych przypinek niż to, co mam. No, co w sumie. No, teraz dwa wolne. Nie wiem. W sumie to... Fury of the Fallen może byłoby dobre, jakby blisko śmierci, by to potężniejsze czy coś. No niestety chyba to będzie jedyna opcja i w sumie widzimy się za chwilę. Po raz kolejny. No niestety. Próba numer kolejna, czyli ogólnie próba numer 3. Dobra. Odkryłem jedną taktykę, która na nich działa. Niestety nie zawsze, bo w momencie, w którym jest ich dwóch, ciężniej będzie ją zastosować. Ale tak, ciągle w ruchu, w każdym ataku czy kontrze dashować. Dobra, zadziałało. Dobra, czyli wniosek na przyszłość. W kolumnajcie trzeba być szybszym, aktywniejszym i nie ma miejsca na chwilę pasywności. A tu mamy Hail Orc. Ale nie mam mapy, więc nie wiem, czy to dobry pomysł, jak się zagłębić, ale mamy Pale Orc. Super. Super, po prostu. Miejsce definitywnie bardzo groźne, ale dobra, jest blada ruda. Nie wiem, czy chce się nawet zagłębiać dalej, powiecie. Tak de facto to w tym momencie. Dobra, jest tutaj powrót do wcześniejszego miejsca. Super. Ale wracając, tak de facto w tym oto momencie udało mi się zdobyć coś do ulepszenia broni, więc wiecie co? Spotkamy się może z powrotem na ławeczce, wykorzystam pewien trik, no ale. Mamy sprzęt do ulepszenia broni, to teraz tylko trzeba zobaczyć, ile sobie kowal będzie za to życzył i ulepszyć. Większy damage, potęga i takie tam sprawy. No to do zobaczenia za chwilę. No dobra, jak widzicie, oszczędziłem wam trochę podróży. I tak, jesteśmy z powrotem w mieście West. W połowie drogi do kowala. I zobaczymy w ogóle, jak to jest ze wszystkim. Dobra. Swoją drogą, zobaczmy, na ile ciosów mam jego najpierw. Tak, policzymy. 2, 3, 4. Czyli 4 ciosy moim mieczem, żeby pokonać tamtego gościa. Dobra. Zobaczymy, jak będzie, jeśli uda się ulepszyć to wszystko. Oczywiście gotówka jeszcze z drugorzędną kwestią, która może powiedzieć, no nie dostaniesz ulepszenia. Ale o to się raczej nie ma co martwić. Jeśli będą jakieś problemy, to zawsze mogę spróbować sobie na farm szybko. Okej, ten gościu jest na 2.
Chociaż wiecie co, pewnie to będzie tak, że w sumie się dużo nie zmieni, bo znając życie, to przynajmniej to jest plus 1 do obrażeń, albo podwojenie obrażeń, czyli na zasadzie było 1, teraz jest 2. Jakby to będzie albo 3, albo 4. I takim schematem, więc może się coś zmieni, może nie. Zresztą zobaczymy. A bo co, witaj Kowal, dawno się nie widzieliśmy. I co my tu mamy? Powróciłeś. Widzę, że masz ze sobą bladą rudę. Rzadki, porządny metal. Daj mi rudę i trochę geo za moją robotę, a ja przykuję twój... I co idealnie, niech będzie gwóźdź, by uczynić go jeszcze potężniejszym. I ile kosztuje? 800. Nie masz geo? Przyjdź do mnie, kiedy będziesz posiadał. Trochę to takie smutek i to wielki. 800. W ogóle może zobaczymy jeszcze opis też przy okazji tego wszystkiego, bo tego jeszcze nie widziałem. A więc blada ruda, rzadki blady metal, który emanuje lodowatym chłodem. Zmieniony przez tych, którzy tworzą broń. No i chciałem powiedzieć, że może będzie mi czekało dużo farmienia. Ale przypomniałem sobie w sumie, jak pan powiedzieć, dwóch istotnych sprawach. Pierwsza, chyba uwolniłem dzisiaj jakiegoś robaka i nie pamiętam, czy też względem końcówki ostatniego odcinka też nie mam jakichś robaków, powiedzmy, niedostarczonych. To jest pierwsza rzecz. A druga, właśnie, to nie może. Może jeszcze gdzieś jest coś, więc ta, nie będę robił cięcia jeszcze. To by się tym zająć prędzej, na obecny moment byłbym skłonny po prostu jak najszybciej udać się do... No, to chyba to były graby? Gruby? A właśnie, jeszcze powinien mieć przypinkę handlarzy, co? Może mam jakieś te... Wanderer's Journal i Hollowness Seal. Gdzie on jest? Chyba tam niżej. A w sumie, dobra, wiecie co, sprawdzę najpierw to wszystko i trochę backtrackingu, bo wydaje mi się, że właśnie w tym, jak to się nazywało. A brakuje mi słów, no. Paru lokacji właśnie mam jeszcze kilka rzeczy do zwiedzenia. Ale tak, pójdziemy, zobaczymy, odbierzemy może jakieś nagrody. I kto wie, może nawet wrócimy, czy w sumie zakończymy odcinek z ulepszoną bronią. A jeśli nie, no to trudno. Wtedy to po prostu następny odcinek rozpoczniemy od ulepszania broni. Bo w sumie, no, jak mam okazję, to nie chciałbym jej przegapić. W ogóle. Więc tak. Oczywiście musiałem dostać. Dobra, mniejsza z tym wszystkim. Skupmy się na tym, żeby przeżyć. I tak, mapa teraz do góry, potem znowu do góry i będziemy prawie na miejscu, które mamy się udać, czyli do staga. Teraz tak, to będzie najszybciej. A. Nie no, chyba najszybciej będzie. Chyba najszybciej trafię do tych wszystkich grabów, bo ile tak się te robaczki nazywały. Z Dirtmouth, więc tam też się udamy. Plus w sumie chciałbym też pogadać z NPC-ami w Dirtmouth, bo no, mówiąc szczerze, byłem idiotą odnośnie jednej rzeczy, którą posiadam ze sobą. Wyobraźcie sobie, gwiazdny klucz znalazł klucz sklepikarza. Co myśli? Będzie to na pewno w sanktuarium, albo no gdzieś jakieś drzwi to otworzy. Tymczasem Dirtmouth posiada aż dwóch sklepikarzy. Bodajże Isolda, chyba tak się nazywała, to była, jeśli się nie mylę, żona Cornifera. I ogólnie ona przesiaduje w sklepie z mapami. Oraz... Tutaj powiem szczerze, nie pamiętam jak gościa się nazywa, wiem tylko, że jest muchą. I że u niego jest do kupienia dużo rzeczy. Zazwyczaj bardzo drogich, więc za szybko to jego asortymentu nie wykorzystamy. Ale tam możliwe, że ten klucz należy do kogoś z nich i jakim przekażemy co... O! Ej. A, dobra. Tu już gadałem na ten temat. Może dostaniemy jakąś nagrodę czy coś, wiecie. Zawsze przyjemna sprawa tak dostać, nie wiem. Chociażby 100 geod. Z geod, no geo. Tak. Geody mi się udzielają. Nawet już wiem skąd. Ostatnio pomyłem przeżył jednego gościa, którego oglądam. W sumie często o nim wspominam. Tak zwany niebieskowłosy bushman, jak na niego mówiłem. Zacząłem oglądać coś Kolonite'a. Jestem do super na bardzo wczesnym etapie, bo w sumie on, jeśli nie mylę,
Dopiero co niedawno spotkał Tom Hornet. Ale tak, on mówił geod na te pieniądze i teraz będzie mi się udzielało. Co ty tutaj masz? O! To jest klucz do mojego skudzika. Wydaje mi się, że go straciłem na dobre. Tak myślałem, że to będzie on. Wiecie, głównie dlatego, że powiem wam szczerze, tam ci się dopiero wprowadzili, więc tak. Znalazłeś go w tych starych kopalniach? Bardzo interesujące. Nie mam dlatego pojęcia, jak się znalazł w takim miejscu. Bardzo uczciwe to z twojej strony oddać go do mnie, tak. Bardzo miło. A teraz, jako że mogę otworzyć mój stary składzik, mogę sprzedać trochę rzadkich rzeczy, które tam zbierały kurz. Te przedmioty mogą być trochę zużone czasem, ale nadal mają swoją pełną cenę marketową. Bardzo cenne rzeczy. Spójrz. A, okej. Fragment maski, drogo. Vessel fragment, drogo. Tutaj jest elegant key. Okej. An explorer found this fancy key floating in the waterways of the city below us. Wiecie co? To mi się wydaje, że ten klucz może być właśnie tym czymś, co jest potrzebne nam tam w sanktuarium. This fancy, czemu elegant? Tam był fancy chyba. A mniejsza. Wydaje mi się, że to może być to tym razem. Znowu 800. Co tu jeszcze ma? Sprint Master. Chyba pozwala szybciej się poruszać. Fajne, fajne, zdecydowanie. A co jeszcze? Heavy Blow? Nie wiem, czy to było wcześniej, ale to pozwala chyba zwiększać odrzut. A to nie wiem, dobra. Póki co i tak nic nie kupimy, bo... No, mam większe priorytety. Ale tak, dobra. Mamy nowe rzeczy. I proszę, jednak moja... Bardzo stępiona i... źle działająca intuicja. Dobrze mi podpowiedziała po... mnie po jakim czasie. Nie pamiętam nawet od kiedy mam ten kluczyk, ale... kiedy ostatnio się tam do Hollow Knighta? Dobra. Tak ze 3 tygodnie na pewno mi to zajęło, żeby to skojarzyć. Bo pomiędzy tym poprzednim odcinkiem taka ciekawostka, właśnie 3 tygodnie przerwy miałem. A byłem zajęty paroma innymi sprawami, ale mniejsza, dobra. Cześć, cześć panie Grab. Dziękuję bardzo, przyda się. Okej, okay, czyli tylko jednego uwolniłem. No dobra, i tak, mamy 600, więc... jakiś sukces to jest. No, ale to już jest totalna laba. No, nie wierzę. Czy wy to widzicie? Nie, no ja dzisiaj naprawdę jestem w lamistym nastroju istnym. A dobra, mniejsza z tym. Teraz piechotą do Grimpath. I zobaczymy. Może znajdziemy tutaj coś fajnego. Tej wcześniej dla nas zabójczej wodzie, w której teraz możemy pływać sobie, relaksując się jakby nigdy nic. Przyjemne. Przyjemne tak powrócić. Widząc, jak dużo więcej teraz można. Okej, okay, dobra. Więc tak, idziemy tutaj i... pamiętam, że były tu jakieś miejsca takie, które... chciałem sprawdzić, ale... powiem wam szczerze, to jest taka ciekawa sprawa, bo niby są miejsca... i ja wiem, że one były... ale ni cholera nie pamiętam gdzie, więc tak. To będzie takie po prostu... pewnie łażenie w tej wewte, licząc na to, że znajdę... coś na zasadzie, a tak, faktycznie to tu było, czy coś. Już dobra, wiem, że było miejsce, w którym na pewno potrzebowałem dasza zwykłego. I w sumie już mówiłem sobie niejednokrotnie, że odwiedzę, a ciągle tym zapominam. I teraz zdecydowanie też otworzyło się przynajmniej trochę przejść związanych z tym, że no, mogę chodzić w tej wodzie. Dobra. 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 Okej, okay, teraz jesteśmy tu. W sumie powiem wam szczerze, nie wiem, którędy iść za bardzo, żeby trafić tam, gdzie chciałem. Okej, okay, coś zaatakowałem. To coś nowego. Niestety, no, najprościej w świecie nie pamiętam za bardzo. Więc powiedzmy, że póki co... jeśli jest jakieś miejsce, które wydaje się chociaż częściowo niezwiedzone przez mnie, dobra, chyba wiem, które to będzie. Pewnie to będzie nie to i w ogóle będę myślał takie, że w sumie, no nie, to nie tu, szkoda, że tu w ogóle idę. Ale dobra, mniejsza z tym.
Widzę, właśnie jak mówiłem, widzę parę miejsc. Jedno to, drugie to jest to Lake of Aon, czy Un. Unun. W sumie. Tam właśnie chciałem też wejść kiedyś. Kwas był zbyt zabójczy. Dobra, tutaj byłem niejednokrotnie. I tam. Więc tak naprawdę nie wiem, co mnie tutaj powstrzymywało przed pójściem. Dokładnie, to jest to miejsce, o którym mówiłem wcześniej. Widzicie? Aha, faktycznie. Tak, no. Dobra, ale Gwiezdny Klucz, nie musisz pokazywać swojej lamy aż tak dosadnie. Ło, cholera. Nie, nie. Trzeba wytimingować wszystko, nie. To się nie uda. Po co ja w ogóle to robiłem? No. Dobra. Dobra, czekam tu śmierć. W takim wypadku mogę pójść na ławkę. A, jestem głupi. No, dziękuję bardzo. Śmierć. Bardzo nie umiem. Ale dobra, przynajmniej wiem, gdzie tu jest, więc tak na szybko wyzywamy Staga. Jedziemy tym razem do Grimpaw. No i mogę nadrobić zaległości. Ja, jak widać, naprawdę słabo zwiedzałem do tej pory i słabo mam pamięć do tego wszystkiego. Ale tak, jesteśmy w Grimpaw. I teraz co? No, łatwo tam będzie dotrzeć. Trochę czasu to zajmie, owszem, nie będę zaprzeczał, ale... Ja, ale łatwo. Najszybsza trasa wjedzie przez górę. Dobra. I w ogóle jak stoimy z czasem? 26 minut. Niestety chyba mi się nie uda za bardzo zrobić wszystkiego, co tak sobie wymyśliłem. Teraz, ale co? No najważniejsze, że... Prawdopodobnie uda mi się zgromadzić fundusze na ulepszenie... naszego... wywoździa. Na czym mi zależy najbardziej. No, no nie ukrywając, co? A, czekajcie, tutaj? A ten to też można, dobrze. Mocny problem. No ale wracając, tak, bo już się zagubiłem w swoich myślach. Miał ulepszenie broni to jest chyba najważniejsze, co można zrobić, tak moim zdaniem. Patrzę na to, jak bardzo nie ogarniam i wrogowie jak łatwo mi zabijają, co jeśli bym miał ulepszoną broń, wiecie, szybciej będę ich eliminował. Nie będę musiał się martwić o to, że oni wyeliminują mnie i inne takie. Chociaż znając życie, co to... niewiele wpłynie na moją moc wewnętrznego zlemienia. O co? Jak już niejednokrotnie udowodniłem, jestem niereformowalny. I to, udowodni to w Orim i w innych grach. A najbardziej to chyba w sumie w Dark Soulsach. Tak myślę. No! Super. W Dark Soulsach to też niejednokrotnie udowodniałem. I wybaczysz, tak się trochę plączę i gubię wątki, ale... nie tak wysoko, dobra, czyli to trzeba delikatniejszy skok zrobić. I tutaj tak. Dobra. Dobra. Mamy to. I co my tu? Bonus of Agony. Okej. Czyżby to była... Binka? Binka. Okej. Okay. Uczucie bólu... noszącego? A, czuję ból noszącego i wyrzuca go na świat wokół niego. Kiedy otrzymujesz obrażenia... wyrastają z ciebie... piernie, które też zdają obrażenia. Okej, okay, dobra. Zdecydowanie przyjemne, będę mógł teraz to ubrać, będę w końcu się mścił za to, że coś mnie bije. Pewnie tutaj tak będę obrażenia tak nikło, że w sumie prawie nic nie zmieni. No, zdecydowanie przyjemna rzecz, więc będę musiał sobie po prostu wziąć i spróbować. Właśnie się okaże, że w sumie będę mógł łatwo dzięki temu pokonywać niektórych, ale tak. A, czyli to jest ogarnięte, teraz Lake of Unn w sumie zostało. Tak jeszcze do kompletu miejsc, które kojarzę, że tutaj trzeba zrobić. No poza jednym miejscem, gdzie tam już definitywnie był potrzebny kryształowy dasz, że tak go nazwę. Ale tam to nie chcę wracać. Oj nie. Trzeba mieć spore uczucie tam... jakby to nazwać... synchronizacji?
Co jest... Nie, to błędnie powiedziane. Muszę po prostu mieć dobre wyczucie czasu, rytmu i w ogóle i... Tak. To wiem, może pod koniec odcinka bym jeszcze to zrobił, jeśli powiedzmy w mniej niż 35 minut ogarnę Lake of Un i ulepszę broń, bo jednak to są dla mnie ważniejsze kwestie póki co. Jeśli się uda, proszę bardzo, ale wiecie, nie obiecuję. Prędzej zostawiłbym to na jakiś inny etap kiedyś. Mówiąc kiedyś mam myśli w sumie. Prawdopodobnie mogę powiedzieć szczerze na jakimś live, który nigdy nie nastąpi, że tak to... Tak to określę. Znaczy mówiąc, po prostu wiecie. Na odcinkach fajnie byłoby się skupić na tym, żeby robić postępy. Wygrywać, odkrywać nowości. A takie backtrackingi mógłbym w sumie właśnie zrobić na jakichś live'ach. Ale to tak mówię, pół serio, pół żartem, bo jednak... Pół serio, czy tam serio, bo jednak fajnie właśnie by było. I tam mocno się planczę w swoich własnych słowach. Ale żartem głównie dlatego, że... Ci, którzy mnie dłużej śledzą, wiedzą, że chociaż potrafię sobie obiecywać, będzie live, będzie live, będzie live. Tam live w, przez W, przez V, nie jestem na pewien. Ale... Tak. Na często obiecuję, próbuję sobie to obiecać innym. Czy to na YouTube, czy to na Twitchu, a wchodzi z tego tyle co nic i... Okej, to nie jest MPC, to jest Wuk. Więc tak. Dobra, po prostu go ubijmy. I teraz w sumie... Ja do tego jeziora mówię, że z tym, ale... W sumie dostałem tutaj teraz tą umiejętność, więc... Okej, dobra. Okej, można ubić te ważki. I tak, definitywnie jezioro jest w ten sposób do odkrycia. Dobra. A tam wyżej coś jest? Nie, wyżej niczego nie ma, a szkoda. Może, że tutaj jest dużo takich fajnych miejsc, w których potencjał jest trochę zmarnowany. Dobra, tak i... O nie, znowu wpadłem w kwas. Nie, całe szczęście, no, mam taką przyjemną zdolność. Która, muszę przyznać, naprawdę jest nietypowa jak na gry, bo zazwyczaj jeśli w grach nie można pływać, to nie można totalnie pływać, a jak odblokujesz sobie pływanie, to... No. A ty pływać mogłeś od początku. Ale nie wszędzie. I dobra, co my tu mamy? Okej, jakiś skrót. I podejrzewam, że ta lokacja może być jednym wielkim labiryntem. Nie. Okej. Okej, hej, potworze morski. Taut Unn. Ej. Sądząc po tym, że ten kształt Unn jest dosyć okrągławy. I także sądząc po tym, że w sumie co... Nic się nie wyświetliło na ekranie, to jest to albo jakiś przedmiot taki sobie po prostu... A widać, że nie. Albo kolejna przepinka. Mhm. Odkrywa formę Unn wewnątrz noszącego. Kiedy skupiasz duszę... Aha. Kiedy skupia duszę, noszący przyjmie nowy kształt i może poruszać się swobodnie, by unikać wyrogów. Przyjemne. Przyjemne, muszę przyznać. Może nawet skorzystam. Nie obiecuję oczywiście, bo jednak póki co brakuje mi sporo miejsc na te przepinki. Mam takie, które mi się wydają lepsze na ogół od tego. Chociaż te całe ciernie agonii, czy jak to się nazywało, no... Są kuszące akurat. Powiem szczerze, są po prostu mocno kuszące jak dla mnie, w sumie. Po prostu dają coś, co... Patrząc na to, jak ja nie ogarniam grania, mogą być mocnicze, mocne, czemu pomocne w sumie. I tak... W sumie zostało mi 100 tych, jak to się nazywa? 100 tego geo całego. Mam 34 minutę, więc wiecie co? Po prostu to 100 geo szybko zarobię sobie. I spotkamy się na ulepszeniu broni. Tym samym. No jednak, dzisiaj nie doświadczycie moich kolejnych prób nieudanych przechodzenia tego korytarza ciernistego. No dobra, to raczej nie jest wielki problem. Więc widzimy się ponownie za chwilę już u kowala. Dobra, no mówiłem, że będziemy się u kowala, ale jednak trochę mała zmiana planów. Wstępnie dlatego, że jeszcze brakuje trochę, to sprzedamy sobie
te dzienniki powinny być dobrze. A druga sprawa, ciernie ogarnąłem, sprawdziłem i sprawdziłem się nieźle. Okej. 200 za jeden, wiecie co, my chyba mogliśmy to ogarnąć od razu. Kolejny dziennik podróżnika. Mogę nie oferować zbyt dużo za nie, ale są naprawdę... Ale są dosyć popularne w tych jaskiniach i... No wątpię, żeby ktokolwiek inny chciał zapłacić ci tyle geo za nie. Okej. Okay. Nie wiem, co jest jeszcze takiego mówił, czy co my tu jeszcze mamy? No... Dziennik podróżnika. Tak, tak, ja dodam go do sterty zresztą. Nie wiem, kiedy zajmę się odszyfrowaniem tego konkretnego. Jest to długa, ciężka praca. Takie tłumaczenie języków robaków, które zwiedzają te jaskinie. I... Balloonest Seal. W sumie, powiem wam szczerze, nie wiem, czy to nie będzie potrzebne gdzie indziej. W najgorszym wypadku będę płakał i żałował, ale powiedz co, proszę. Jeszcze 450. Kolejna pieczęć Hollownest. Dawaj sobie ją. Uwielbiam zbieranie takich jak ona. Ale no... Ale jest mało informacji do zdobycia z każdej. Dobra. A w sumie nie ma za bardzo w nich żadnej wiedzy, coś tego typu. Jednak ostrzegam cię. Znaczy coś takiego mindu, nie jestem pewien. No ogólnie dobrze wyglądają, nie jest nic złego, żeby zbierać je tylko przez estetykę. Wydaje się, że nic nie masz, tak, żadnych reliktów, okej. Okay. Teraz się nagadałem i w ogóle 1600. Nie wiem, mógł teraz zakupić dzięki temu jeszcze jakieś inne rzeczy. Nie wiem konkretnie co, ale tak. 4 na zwykłego. Widzieliście przy okazji, jak te kolce działają? Akurat zademonstrowałem na słabym dosyć przeciwniku. Ale proszę, tutaj nie dobiły, ale oszczędziły jednego ataku. Mówię, nie jest to nic takiego nie wiadomo jak super i w ogóle wow, ale najważniejsze, że po prostu działa i że zawsze może oszczędzić mi to jedno czy dwa uderzenia, albo w sytuacjach, kiedy opanuje mnie mnóstwo takich śmieciowych stworków, to no, szybko się tym po prostu zajmę. I okej. Okay. Taki jak ten tutaj robak, co jest na 2 ciosy, to jest zawsze na jedno, więc to już się nie opłaca nawet sprawdzać. A strażnik na 4. Dobra, tam zostawiłem sobie, więc tak, to nie trzeba się przejmować. I zaraz zobaczymy, czy będzie się to różniło. Jeśli tak, to jak bardzo, po tym jak oczywiście ulepszymy. I tak jeszcze dla porównania, póki co mamy Sharpened Nail, czyli po prostu naostrzony gwóźdź. A teraz zobaczymy, co będzie jak tym razem. Tak, a, wróciłeś, tak, dobra. I tak, oczywiście. Zapłacę. Jak sobie życzysz, zajmę się w takim razie robotą. No i tak, uderzenia. Widzę, że animacja dokładnie taka sama jak wcześniej. I tak. No to jest przekuwanie kompletne. Dodam kanaliki do twojego gwoździa. Powinien ciąć dużo efektywniej. Zobaczysz, że będzie silniejszy niż był do tej pory. A więc wychodź i testuj ostrze przeciwko swym wrogom. Dobra, ale jeszcze pogadamy. A na dolcu jesteś? Chcesz czegoś jeszcze? Jeśli przyniesiesz mi 2 kawałki bladej rudy, mogę uczynić go jeszcze silniejszym. Okej, okay, dobra. I tak, dodał jakieś kanaliki. Czy tam kanał w sumie? Czy taki kanał dodał? Idealnie zbalansowane ostrze. Dobra. I teraz tak. On był na 2. Nadal jest na 2. A czyli pewnie to daje coś, jak mówiłem, tak na zasadzie plus 1 obrażeń, teraz mamy 3 zamiast 2. Ale dobra. Nie jest to może wielka różnica w takim przypadku, ale kto wie, może przy wrogach, którzy mają więcej niż 3 HP czy coś, co... Znaczy w sumie 4 HP to będzie coś większego. U niego to wydaje mi się, że może mieć 4, okej. Okay. On był na 4 ciosy. Dobra, raz, 2, 3. Okej, okay, jest na 3. I w sumie nie wiem, ile on by musiał mieć HP, licząc na to, że 3. Czyli 4 razy 2, 3, 3 razy 3. Czy w sumie 8 albo 9? Nie, 8, tak, 8 HP musiałbym mieć. Dobra,
Czyli faktycznie chyba biłem teraz 3 obrażenia. Ale dobra. Za dużo powtarzam, dobra, i w ogóle. Udało się, działa, jest super, więc na tym wszystkim zakończymy. Kolejny odcinek, w sumie nie wiem jaki będzie i co będziemy robić, bo... obecnie czuję się trochę zagubiony, dlatego też... powiem szczerze, prawdopodobnie w niedzielę... Dobra, w niedzielę po prostu po tym jak zobaczycie ten odcinek, prawdopodobnie będę nagrał kolejny, więc do tego czasu, jeśli chcecie, możecie udzielić jakiś porad, nakierunkować mnie, gdzie powinienem iść. Oczywiście delikatnie proszę, bez jakichś większych spoilerów. A jeśli ten dziel po prostu nie otrzymam informacji, to samemu gdzieś poszukam po prostu, co teraz powinienem zrobić. Ewentualnie poszukam i nic, będę dalej z wiedzą. Osobiście, jak mówiłem, z tą zdolnością, którą dzisiaj znaleźliśmy, wydaje mi się, że jeszcze mam parę miejsc do zwiedzenia. Głównie tam Fungal Wastes, ale ta. Wiem, może naprawdę odkryję coś wartego uwagi, fajnego i tak dalej. A póki co standardowo siadam na łowę, no i dziękuję wam bardzo za uwagę, do następnego, no i trzymajcie się. Hej, hej.